Jak dojdziemy do tego, że jest kosmitą, to oszaleję. To jest najdziwniejszy team popularnych dziewczyn w szkole, jaki w życiu widziałem. One są tymi dobrymi. Dzień dobry widzowie, zapraszam was do obejrzenia chyba ostatniego odcinka z bajek Jehowych. Nie wiem, czy znajdziemy więcej materiału, postaramy się znaleźć, ale na ten moment to jest wszystko, co mamy, więc jeżeli macie jakieś rzeczy, możecie nam to wysłać. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Oby wasze plecy nie były dzisiaj zbyt mocno okładane pasami, a wasze koleżanki miały tylko jedną... Nie mogę tak mówić na filmie! Zapraszam do oglądania. Wy jesteście za Wizo TV, ale zobaczcie, jaka to jest moc. Koniec! Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Koniec! Do wszystkich rzeczy, których... Koniec! Okej, dziękuję widzu. To mamy zakończenie do poprzedniego filmu. Już zaczęliśmy kolejny nagrywać. Ktoś myślał nad tym 10 minut i wysłał akurat... Dzień dobry uczniowie, mówi wasz dyrektor. Z przyjemnością ogłaszam, że już wkrótce odbędzie się nasza doroczna świąteczna zabawa. A im nie wolno pewno! O mój Boże, znowu będzie przypał i znowu będzie tłumaczenie, im nie wolno! Co nas czeka? Przygotujcie się na gry... Zosia, ciebie czeka gówno i sprzątanie domu, no. Czego ty się spodziewasz? Przestań się tam uśmiechać z tyłu. Nie będzie dla ciebie świąt, Zosiu, bo nie wolno. Słodycze i więcej. Będzie super! Jej! O tak! O tak! O tak! Będzie zabawa! O tak! Dobrze, dzieci, uspokójcie się. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia na zabawie, Zosiu. A, nie. Ty nie możesz iść. Przestań udawać, że jesteś jej kol... Mówię to teraz wysyłacie, co jest z wami nie tak? Co jest z wami nie tak? Ja rozumiem, jakby to była długa wypowiedź. To jeszcze raz. Oki to pa... A ja chciałem powiedzieć, że to nie jest jej koleżanka. To jest losowy goblin, który się do niej przypałętał i udaje, że jest jej przyjaciółką. Wy się nawet nie znacie. Przestań udawać, że jesteś jednym z plastików. Nie możesz być jednym z plastików w takiej bluzie z spódnicy i bawiąc się w dziwny sposób losowymi zabawkami. Goblin Core? To jest ten Goblin Core z filmu Zege. To już wszystko na dzisiaj. Co? A, okej, okay. Racja, dziękuję. Zanim się rozłączę, mam jeszcze jedno ogłoszenie. Nagrodę dla ucznia miesiąca otrzymuje... Piotrek, brawo! Wow, ale niespodzianka. Ej, Piotrek? Nie jest to możliwe. Piotrek nigdy w życiu nie otworzył książki do nauki, on po prostu... Nie do rymu, nie do taktu, wsadź Piotrusia do kontaktu. Co? Jestem z niego dumna. Stara się dobrze uczyć, a Jehowa mu pomaga. Lubię się uczyć o Jehowie. Gotowa na studium? Tak, wezmę książkę. Spotkamy się na zewnątrz. Okej. Okay. Nie wytrzymam tego streama. Hej, Nikola. O, hej. Gdzie się wybierasz? Właśnie mam się spotkać. Czemu one wyglądają jak jakieś postacie, które cię nachodzą w obozie goblinów właśnie... w Baldur's Gate 3, no nie? Te trzy, które nachodzą Nikolę. Co jest z nimi nie tak? To jest najdziwniejszy team popularnych dziewczyn w szkole, jaki w życiu widziałem. Mam się spotkać. Zośko. Czemu się z nią zadajesz? Ona jest taka... Inna? Dziwna. Są trzy duchy Bożego Narodzenia. Zośka nigdy nie robi niczego fajnego. Dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, każda przygoda ma swój koniec, ale zawsze czeka nas. Nowa bajka się skończyła, ale twoja wyobraźnia nie zna granic. Do następnego razu. My przecięliśmy ten odcinek. Przestańcie nagrywać zakończenia. To się dzieje z perspektywy widzów Avizo TV jakieś 4-5 dni później. To nawet nie ma sensu. Oni to będą oglądali na koniec lipca pewnie. It's true. Ty też jesteś inna, Nikola. Ale w taki fajny sposób. O, już się powinnaś bałem. Powinnaś trzymać z nami, a nie z tą sierotą. Angela, proszę podejdź tu do mnie.
Na razie, Nikola. Nie przeszkadza ci, że ludzie uznają, że jesteś inna? Co masz na myśli? Baju baj, baju baj, moja mała. Niektóre dzieci mówią na przykład, że to dziwne, że nie możesz obchodzić świąt. I że nie możesz się dobrze bawić. A piłkę dla niej można? Co? A nie, no to Piotruś. Kto mówi, że nie możemy się dobrze bawić? Możemy się dobrze bawić. Czasami niełatwo być innym, ale warto się różnić. Tak jak Jezus. Piotruś też się różni. Trochę inny sposób, co prawda. Oprócz swojego wyznania to. Jak Jezus? Tak, dokładnie. Dużo się o nim uczymy na rodzinnym wielbieniu. W Biblii Jezus powiedział, że jego uczniowie nie będą częścią świata. Jak myślicie, co to znaczy nie być częścią świata? Wow! Kosmiczny mecz. To wygląda jak kosmiczny mecz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czy ja się nie dziwię Piotrusiowi, że ucieka we własny świat, we własnej głowie w momencie, kiedy ten miły pan, który obecnie jest na ekranie, ma drugą twarz, bo kiedy wraca do domu. Ciekawy pomysł. Ale nie musimy opuszczać planety. Jezus powiedział, że nie chce zabrać swoich uczniów ze świata, ale... że nie mają być częścią świata. Masz rację, kochanie. Co jeszcze powiedział Jezus? Nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata. W jakim sensie Jezus nie był częścią świata? Jak dojdziemy do tego, że jest kosmitą, to oszaleję. Zobaczmy. Jezus różnił się od otaczających go ludzi i tak samo jego przyjaciele. Ale jest takie stowarzyszenie o niestandardowej religii. Nazywa się Anioły Kosmosu. I tam jest Jezus, jednym z bohaterów. Jest coś takiego jak Divine Mantra of Ashtar Sheran. No i to są właśnie Anioły Kosmosu, no nie? Macie tak, to jest cała ekipa, to są dobrzy. To jest Ashtar Sheran, to jest Lord Jezus Chrystus, to jest Ptah, admirał floty kosmicznej, jego trzeba szanować, mówię wam. No rozkaz, panie admirale. Jeszcze jest Gorloj. O, macie. No mówię, że jest, ale... Gorloj! Jest Gorloj, no. Lord Gorloj. I tutaj jest informacja po czesku, żebyście się nie dali zacipować, widzowie. No jest Ptah, tu jest Ptah. Pokazał, jak być innym tym, co robił, co mówił, a nawet jak myślał. Naprawdę? Ale jak? Ludzie nie zawsze są mili wobec osób, które się od nich różnią. Ale Jezus chciał pomagać wszystkim, a to niektórych ludzi bardzo złościło. Chcieli, żeby Jezus... A to nie jest ten sam? To on już był. On już był. To jest ten, który to dziecko wziął ze sobą. Anna urodziła syna. Dała mu na imię Samuel, bo powiedziała... Wyprosiłam go u Jehowy. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Był podobny do nich. Ale on nie Może przejmował nie. się tym, co myśleli, bo do kogo Jezus chciał być podobny? Do Jehowy. Dokładnie. Dla Jehowy ci, którzy go słuchają, są szczególnie cenni. Więc kiedy kochasz Jehowę, słuchasz go i nie należysz do świata tak jak Jezus, jesteś dla niego szczególnie cenny. Nie wiem, czy kiedyś będę taka jak wy.
Boże, no nie mogę robić takich żartów. To chciałem powiedzieć, że mamie Zosi się udało. Co masz na myśli? Dobrze, dobrze. Uspokójcie się. Sama nie wiem. Ja muszę już iść. Mój Boże. Muszę usiąść. Gapisz mi się na bebech? Kiedy kochasz Jehowę i go słuchasz, jesteś dla niego szczególnie cenny. A, trendowaty. To... Nie mają prawie że jeden do jednego naszą Biblię, ja nie rozumiem. Trendowaty! Nie biegnij tak szybko, bo się rozpadniesz. Ja byłem ostatnio na Księżycu i spadałem... Podłożę ci muzykę. ...czy na ziemię płaską, czy na kuloodporną. Od płaskiego, ja nie wiem, jeszcze ugółem spotkałem człowieka takiego wspaniałego. I oto nie był człowiek, to był żuber z sarną i spadłem na żubra. I on powiedział... Nie, to nie za bardzo, jest płaska. Ej, bo to Interstellar, Major, to kiedyś dosłownie było takie połączenie, ten tekst dokładnie, to co teraz jest pisane. Intermajor, tu ma 1 300 000, to było 6 lat temu? Na ten temat, co wy ludzie mówicie? Świętej pamięci, Major. Czy ja mogę wstanąć? Czy to jest ten tekst, usiąść, jak ktoś nie poznał. Ale... Idź stąd! Nie chcemy cię tutaj. W Biblii Jehowych tylko Bóg jest zamieniony na Jehowa, więc nie ma różnic w przekładzie Nowego Świata. Nowego Testamentu w sensie. Okej. Okay. To oni mają jeszcze jakiś najnowszy testament? Czy jak oni wprowadzają te różnice swoje? Czy jakieś osobne, nie wiem, zbiory zasad? Ta sama Biblia, ale inna interpretacja. Nie powinno go tu być. Panie, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Chcę. A Kasia dalej... Kasia dalej leży zimna. Przepraszam. Ale to jest za śmieszne. Widziałeś to? Jezus do nas nie pasuje. No co no? Jezus wyróżniał się tym, co robił, mówił i myślał. Przykro mi, że twoja babcia umarła. To dla ciebie. Sprawi, że poczujesz się lepiej. Dzięki. A to niektórych ludzi bardzo złościło. W prawdziwym życiu to nad nią by się znęcały. I wiem, co mówię. Jestem stary, wszedłem w szkołę całą, tak? Być może część z was jest w trakcie życia szkolnego, przechodzi to dopiero. Niestety to nad nią by się znęcały. Nad tą tutaj. Ups, nie zauważyłam cię. Co się stało? Pomogę ci. Wersja Jehowych opiera się głównie na pierwszych tłumaczeniach Biblii na język amerykański i nie uznają oni Jezusa jako jednego z Trójcy, a po prostu kolejną drogę duchową, okej? Mnie też się czepiają.
Może jej nie zauważyli. Jakiś goblin po prostu biega obok cały czas. Tylko my go widzimy, bo obejrzeliśmy tak dużo filmów o tropieniu goblinów. Ludzie nie zawsze są mili wobec osób, które się od nich różnią. Powinnaś trzymać z nami, a nie z tą sierotą. Ale Jezus chciał być taki jak jego ojciec, Jehowa. I dlatego był wyjątkowy. Cześć, skarbie. Jak studium z Zosią? Mamo, muszę ci coś pokazać. Ja nie mogę, to się zaraz skończy niedługo. To mnie szokuje troszkę. Który to jest odcinek? 50? 49? Uwaga wszyscy! Zapraszamy na świąteczną zabawę! Nicola, no idziesz z nami? Aha. Wiecie, co jest smutne? Że one w tym momencie są tymi dobrymi, które chcą po prostu powiedzieć jej, że nie musisz w to wchodzić. Możesz mieć normalne dzieciństwo, możesz obchodzić urodziny, możesz grać w gry, możesz mieć transfuzję krwi, możesz się bawić z innymi dziećmi. One są tymi dobrymi. Hejka. Nie poszłaś na zabawę? Nie, chcę robić to, co właściwe. Okej, czas na zabawę. Nicola, bohater tragiczny, no. Znowu. No, nawróciły ją. To ma być good ending. Jehowa jest naszym ojcem. Piosenka, błagam, dawno nie było piosenki. Ej, to może być piosenka. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. Jak to szło dalej? Wcale nie znam tekstu po tylu latach. Hej, Kamila. Cześć. Wejdź, właśnie skończyły. Dziękuję. Zaiste cudne. To było zwieńczenie naszej kolejnej przygody. Nie kończymy! Z animowanymi. Hej, mamo. Hej, skarbie. Jak studium? Było super. To czego się nauczyłaś? Nauczyłam się, że Jehowa jest naszym ojcem. Co masz na myśli? No, Jezus uczył, żebyśmy nazywali Jehowę naszym ojcem. Ale nie wiedziałam dlaczego. Poczekaj. Gdzie ja to mam? O, znalazłam. Wiedziałam, że Jehowa stworzył wszystko. No i kolejny, słuchajcie, pęk. Kolejny błąd. Ziemia tak nie wygląda. I stworzył Bóg ziemię płaską jak naleśnik. Znaczy, jedyne co tutaj jest dobrze narysowane, to jest to, że to jest narysowane na kartce, więc siłą rzeczy ziemia jest płaska. Jak zwykle, okrągłoziemcy sami się zaorali. Ale nadal nie rozumiałam, więc porozmawiałyśmy o tobie. Co? Jehowa jest jak rodzic, więc mówiłyśmy o tym, co dobrego ty robisz. Dajesz mi prezenty. Jehowa też nam daje prezenty. No dobra. Tak wiele dobrych rzeczy. Na przykład słońce. Wielki reflektor. Tortury penisa i yonder. Definicja z Wikipedii. Interweniowałem. I'm sorry, Twitch Administration. Dość. Wszystkie zwierzęta. Zmysły. I mnóstwo innych rzeczy. Słucha też naszych modlitw. Wiem, że mogę ci powiedzieć o wszystkim. I to samo mogę zrobić, kiedy modlę się do Jehowy. Wiem, że mnie kochasz. A Jehowa kocha wszystkich ludzi. No i to w sumie tyle. Wow. Czy chciałaby pani poznać Biblię? Dowiedziałam się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy. I mam kilka pytań. Może porozmawiamy o tym za tydzień. Boże! Ej, był taki widz 3 miesiące temu, który przecież napisał, że ma wazektomię, coś takiego. I wy mu wszyscy pisaliście wesołego jajka. Przypomniałem sobie to właśnie, jesteście złymi ludźmi. Ostatni odcinek, Boże. Let's go. Rok 2.
2012 był niesamowity. Tata stracił pracę przez trwający kryzys ekonomiczny, ale najgorsze dopiero miał Big Monkę na czacie! Widzowie, trzeba oddać hołd. Czy ja właśnie widzę Big Monkę na czacie? Wiecie co zrobić? Wiecie co zrobić? Big Monkę na czacie. Dobrze, 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 szybciej. Więcej małp, więcej małp, więcej małp. Trzeba oddać hołd Big Monkę. Przyjacielem Jehowy. Pomaga nam ona uczyć się o Jehowie. A to nie było już? Nie wiem. Może myślicie, niech leci. Jak powstają te filmy? Chodźmy nie. na wycieczkę i dowiedzmy się tego. O nie. Wszystko zaczyna się od ciała kierowniczego. Proszę, Piotrusiu. Dziękuję. Bracia zastanawiają się, czego nas nauczyć. Potem Ale był taki odcinek bardzo podobny, że byli w tym domu, prawda? Nie mam urojo, to nie jest ten sam odcinek. Pokazują pomysły zespołowi animatorów Betel. A oni układają scenariusz. I można nagrywać. Piotruś, obiad! To jest prawdziwa mama Piotrusia? Jo! Później graficy rysują obrazki. Rysują domy, krzesła, samoloty i rowery. A nawet ludzi w 3D. Zespół składa obrazki tak, żeby powstał film. Wow, cię ładne rysunki. Ej, bez kitu, ale musiał pójść na to autentycznie budżet jakiś. Ktoś wydał na to animację dużo pieniędzy. Plus tłumaczenia na inne państwa. A co potem? Lepiliście coś z plasteliny? To samo robią modelarze, tylko że na komputerze. Czegoś to brakuje. A, koloru. Tak lepiej. A więc scenariusz, nagranie głosów i rysunki. Co dalej? Co się dzieje? Piotrusiu, potrzebujesz pomocy? Nie mogę się ruszyć. Dlatego potrzebujesz szkieletu. Szkieletu? Tak, typowo, tak dosłownie. Ludzie, bohaterowie w 3D potrzebują kości i mięśni. Te kości z setkami Jak połączeń... Jak sprawić, żeby mój mąż przestał wchodzić w tryb goblina? Dziena, dziena. Wow, wow, proszę, przestań. Chcesz wypróbować swój szkielet? Wow! Teraz lepiej? Pewnie. No to czas na animację. Animatorzy ożywiają bohaterów. Najpierw obserwują ludzi, a potem sprawiają, że bohaterowie robią... Zastanawiałem się, czy oni mają te czujki, no nie, ale oni chyba po prostu obserwują, nagrywają sobie ruch, mięśni, kości. W sensie, nie widzą tych kości, wiecie o co chodzi. I to samo. I odparzają. Hej, co się stało? Czegoś nam tu brakuje. Czego? Światła, żeby wszyscy nas widzieli. Bez kitu, to jest dobry tutorial, jak robić animację i trochę mnie to przeraża. Ktoś może włączyć światło? Dzięki! Wow! Od razu lepiej! Czy widzisz te kawałki wokół? Ktoś musi je złożyć w całość. Ale fajnie! Czemu nic nie słychać? No bo trzeba dodać efekty dźwiękowe. Czasami trzeba pobawić się zabawkami. Napisać muzykę. Bez kitu to jest... Jakbyście na przykład byli w szkole średniej i mieli za projekt zaliczeniowy zrobić jakąś animację, to w sumie to jest nieironicznie całkiem dobry tutorial, jak sobie rozplanować pracę i mnie to przeraża. Na przykład do piosenki Zawsze się módl. Spójrz tylko na te dzieci. Dzieci na całym świecie nagrywają te piosenki w ponad 100 językach. W 100 językach. Je vais préparer un bon petit sandwich, d'accord? Bien, wow, to mala już marinetki, to szajty i to szajty. Hej, dlaczego tak śmiesznie mówimy? To, co mówimy, musi być tłumaczone na inne języki, żeby nas rozumiały dzieci na całym świecie. Tłumaczą nas też na język migowy. Jehowa kocha dzieci. Te filmy uczą je, co jest dobre, a co złe. Uczą, że Jehowa jest realną osobą.
pomagają dzieciom się z nim zaprzyjaźnić. Jehowo, dziękuję ci za te filmy. Jehowo. Jehowo, dziękuję za Piotrusia. Chcę być przyjacielem Jehowy, jak oni. A ty? Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. To był ostatni odcinek, który miałem dla was przygotowany z JW.org. Postaramy się znaleźć więcej. Moi słabo opłacani pracownicy w tym momencie szukają dla was więcej takiego kontentu, bo wiem, że wam Sierszeń wpada do pokoju. Wracając. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Jak najszybciej znajdziemy więcej takiego kontentu, bo wasze wyświetlenia mówią o tym, że chcecie to oglądać. A nam jest miło rozbawić was troszkę, żebyście milej spędzali swoje obiadki. Wszystkiego wspaniałego. Dziękuję. Bajo. Jeszcze jeden głos cyfrowy, Dominiku? Chcesz coś dodać? Another cat girl P. Irgoramer asked me. A czy ty jesteś przyjacielem Jehowy? Jehowy. To raczej nie moja bajka, ale szanuję każdy wybór. Wolę jednak trzymać się swoich hamsters, znaczy tematów, które mnie kręcą jak gry i kawa. Ale hej, jeśli szukasz duchowej inspiracji, to good luck, blessing, powodzenia z tym wszystkim. Dobra, stop. Idziemy grać w Simsy.